Marcy Shimov, Carol Klein, Sekret Szczęścia. Siedem Fundamentów Życiowej Radości. Wydawnictwo One Press. Czyta Jakub Urlich. Jeśli widziałeś film Sekret, to wiesz, że zarówno ja, jak i Marcy głęboko wierzymy w prawo przyciągania, które głosi, że mamy moc, by przyciągać do swojego życia to, czego najbardziej pragniemy. W tej książce Marcy wyjaśnia najważniejsze podstawy, które pozwalają na skuteczne zastosowanie tego prawa. Dzięki czemu w głębi swojego jestestwa odczuwać będziesz wibrującą radość i szczęście. Jack Canfield. Opinia o książce Sekret Szczęścia. Fantastyczna. Marcy Shimow napisała książkę, która jest praktyczna, inspirująca i przystępna. Sekret Szczęścia daje czytelnikom narzędzia, by zaczęli odczuwać szczęście we wszystkich sferach życia cielesnej, umysłowej, uczuciowej, duchowej osobistej mocy, poczucia celu i związków. To siedem książek połączonych holistycznie w jedną. Stephen Curry, autor bestselleru Siedem nawyków skutecznego działania. Jestem zachwycona tym praktycznym podejściem do prawdziwego szczęścia. Autentyczne historie ludzi, którzy są szczęśliwi bez powodu, są niezwykle poruszające i inspirujące. Samo przeczytanie tej książki sprawiło, że poczułam się szczęśliwsza. Olivia Hussey, aktorka zdobywczyni Złotego Globu. Jeśli chcesz być szczęśliwy, a któż by nie chciał, to Marsy Simov udało się złamać kod potrzebny, by to osiągnąć. To nie jest tylko najnowsza moda w popularnej psychologii. Ta książka jest oparta na najnowszych badaniach naukowych na temat prawdziwego i trwałego szczęścia. Książka Sekret Szczęścia pokazuje, że ty i ci, których kochasz, możecie być szczęśliwi i że jest to łatwiejsze niż myślisz. Ta niezwykła książka może zmienić niejedno życie, w tym również Twoje. Bill Harris. Dyrektor Center Point Research Institute. Sekret szczęścia to zajmująca, mądra i głęboka lektura na temat szczęścia, które może odmienić Twoje życie. Marcy Shimov stworzyła przewodnik, który pozwoli Ci doświadczyć daru szczęścia. Chaka Kan, autorka piosenek, piosenkarka, laureatka Nagrody Grammy, pisarka i filantropka. Zasada numer jeden szczęścia? Przeczytaj tę książkę i stań się szczęśliwy bez powodu, ponieważ wszystko inne przyjdzie wtedy samo. Jeśli chcesz mieć zdrowie, bogactwo i mądrość, to zastosuj nawyki szczęścia opisane w tej książce i odmień swoje życie. Phil Town, autor bestselleru Inwestowanie na giełdzie, zasada numer jeden. Gospodarz programu Rebel Investor w stacji CNBC. W książce Sekret szczęścia Marcy Schimow dzieli się z nami swoim paradygmatem szczęścia, zakorzenionym w starożytnej mądrości, lecz potwierdzonym przez najnowsze badania z dziedziny neurologii i pozytywnej psychologii. Ta książka mnie po prostu oczarowała. Dr. Candance B. Pert, dyrektor naukowy Rapid Pharmaceuticals, wystąpiła w filmie What the Bleep Do We Know? autorka książki Everything You Need to Know to Feel Good. Sekret szczęścia to najważniejsza książka na temat szczęścia, jaką kiedykolwiek będziesz miał okazję przeczytać. Jest to zupełnie wyjątkowe i zmieniające Twoje życie podejście do bycia szczęśliwym, niezależnie od wszystkiego. Raymond Aron Najpopularniejszy w Kanadzie trener w zakresie przedsiębiorczości i inwestycji. Marcy Shimow zapoczątkowała nową erę wewnętrznego spokoju dla ludzkości dzięki swojej błyskotliwej książce. Poszukiwanie szczęścia zaczyna się i kończy w nas samych, ponieważ dzięki jej wskazówkom możemy podnieść swój domyślny poziom szczęścia. Jako nauczyciel, jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Marcy jest w stanie przedstawić skomplikowane zagadnienia w sposób prosty i przystępny. Z radością polecam tę książkę. Paul R. Schiele, współzałożyciel Learning Strategies Corporation, autor książki Czytanie Fotograficzne. Sekret szczęścia to wspaniały przewodnik, jak stać się szczęśliwszym i jak dzielić się tym szczęściem z naszą rodziną, społecznością i całym światem. Każdy może skorzystać z mądrości i wsparcia, które oferuje ta cenna książka. Dr. Bill i Katy McGee, dyrektor zarządzający i prezes Operation Smile. Sekret szczęścia to praktyczne i dające nadzieję rozwiązanie problemów takich jak lęk, depresja, niepokój czy stres. Oto sekret. Każdy z nas może się skupić na radości i szczęściu, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie. I właśnie w tym leży nasza siła i umiejętność bycia zdrowym i szczęśliwym. Ta książka to prawdziwy hit. Dr Christian Notrzeb, lekarka, autorka książek Woman's Bodies, Woman's Wisdom oraz The Wisdom of Menopause. Cudowna! Ta książka prezentuje program, który przyniesie niezwykłe rezultaty. Znalezienie prawdziwego szczęścia nigdy nie było tak jasne i proste. Bobby DePorter, współzałożyciel i prezes Quantum Learning Network Supercamp. Autorki Sekret Szczęścia nie tylko opierają się na najnowszych badaniach naukowych na temat szczęścia, ale też mądrze nie zapominają o umieszczeniu prawdziwych historii życia zwykłych ludzi. Robert Biswas-Deiner, dyrektor programowy do spraw edukacji i nauczania w Center for Applied Positive Psychology w Wielkiej Brytanii. Bogactwo i sukces nic nie znaczą bez szczęścia. Książka Sekret szczęścia pokazuje jak być szczęśliwym niezależnie od tego w jakim momencie życia się znajdujesz. Dr Ivan Misner, prezes i założyciel Business Networks International. Sekret szczęścia to najważniejsza książka dla każdego, kto chce doświadczyć więcej szczęścia. Trzymaj ją na swoim nocnym stoliku. To ważna książka, która pokaże Ci, jak być szczęśliwym każdego dnia. Jill Lublin, międzynarodowy mówca i autorka bestsellerów Guerrilla Publicity, Networking Magic i Get Noticed, Get Referrals. Ta książka zmieni sposób, w jaki myślisz o szczęściu. W książce Sekret Szczęścia Marcy Szymow podaje mnóstwo powodów, dlaczego warto się dzielić tą mądrością. Jeśli chcesz więcej radości, wewnętrznego spokoju i dobrego samopoczucia, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Jako Smirnow, komik i magister stosowanej psychologii pozytywnej. Książkę tę dedykuję wszystkim, którzy kiedykolwiek pragnęli być szczęśliwi. Szczęście nie jest już niczym gwiazdka z nieba. Dedykuję ją również mojemu tacie, który pierwszy pokazał mi, jak być szczęśliwą bez powodu. Noszę twoją radość w moim sercu. Przedmowa. Jack Kenfield. Możesz kupić szczęście za pieniądze. Właśnie to zrobiłeś, wydając je na tę książkę. A przynajmniej poczyniłeś pierwszy, najważniejszy krok ku temu, by stać się osobą, która, wedle słów mojej koleżanki po fachu i przyjaciółki Marcy Shimov, jest szczęśliwa bez powodu. To idealny moment na pojawienie się książki na ten temat. Podstawowe potrzeby większości z nas, konieczne do przetrwania, są zaspokojone. Doświadczamy też w pewnym stopniu materialnego komfortu, zaczynamy więc szukać w życiu czegoś więcej. Gdy kupujemy nowy, luksusowy samochód, jedziemy na wakacje marzeń, dostajemy podwyżkę czy zajmujemy się trenowaniem małej ligi, mamy nadzieję, że da nam to głębsze doświadczenie szczęścia. Jednak tak się nie dzieje. Nie potrafię sobie wyobrazić bardziej uniwersalnego pragnienia w dzisiejszych czasach niż pragnienie prawdziwego szczęścia. W książce Sekret szczęścia Marcy Szymow opisuje przełomowe podejście do zagadnienia szczęścia. Podczas gdy wiele książek skupia się na jego wewnętrznych źródłach, Marcy pisze o szczęściu, które pochodzi z naszego wnętrza, a tylko to tak naprawdę się liczy. Na tych stronach znajdziesz proste i praktyczne wskazówki, jak doświadczyć głębszego i bardziej trwałego poczucia szczęścia, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Jeśli widziałeś film The Secret, to wiesz, że zarówno ja, jak i Marsi głęboko wierzymy w prawo przyciągania, które głosi, że mamy moc, by przyciągnąć do swojego życia to, czego najbardziej pragniemy. W tej książce Marsi wyjaśnia najważniejsze podstawy, które pozwalają na skuteczne zastosowanie tego prawa, dzięki czemu w głębi swojego jestestwa odczuwać będziesz wibrującą radość i szczęście. Kiedy prawie 20 lat temu po raz pierwszy spotkałem Marsi na jednym z moich kursów budowania wysokiej samooceny, natychmiast uderzyła mnie jej energia i chęć uczenia się wszystkiego. Teraz, zaraz. W późniejszym okresie asystowała w moich programach i opracowała własne seminaria na temat życiowych zmian, sukcesu i szacunku do siebie. Pewnego dnia ta kula energii zadzwoniła do mnie, by powiedzieć mi, że ma doskonały pomysł na książkę. Balsam dla duszy kobiety w tym czasie wydany był tylko pierwszy oryginalny balsam dla duszy. Brzmi świetnie, powiedziałem, ale dlaczego miałbym potrzebować do tego Twojej pomocy? Marcy i jej partnerka w interesach, Jennifer Houghton, miały już gotową odpowiedź. Ponieważ obydwie jesteśmy pisarkami, obydwie przemawiamy do kobiet i obydwie jesteśmy kobietami, powiedziały. Hm, w tym ostatnim nie mogę wam dorównać, przyznałem. To była wspaniała współpraca. I od tego czasu Mars i ja często pracujemy razem. Kiedy zdecydowałem się stworzyć zrzeszającą stu przywódców z całego świata radę transformacyjnego przywództwa, zaprosiłem Marsi, by była jednym z członków założycieli i członkiem zarządu. Mars jest idealną osobą do napisania tej książki. Odkąd ją znam, dąży do głębokiego poczucia szczęścia i rozwoju duchowego. Postrzegam ją jako kogoś, kto wyznacza nowe szlaki, jako pionierkę idącą na czele grupy. Jako kogoś, kto wyrusza zbadać nieznane terytorium i wraca z mapą i użytecznymi wskazówkami. Ilekroć Marsi mówi, że powinienem się czemuś przyjrzeć, wiem, że będzie to coś dobrego. Marsi zawsze miała dar ujmowania głębokich treści duchowych w taki sposób, że stawały się zrozumiałe i uchwytne. Książka Sekret szczęścia to strzał w dziesiątkę. Łączy w sobie wielką duchową głębię, najnowsze badania i psychologiczną praktyczność. Dzięki czemu pokazuje nam, jak osiągnąć szczęście. Ponadto, przyjemnie się ją czyta. Doświadczenia związane z pisaniem książek z serii Balsam dla Duszy nauczyły nas, że aby książka mogła spełnić swój cel, musi zawierać historie, które głęboko utkwią nam w pamięci. Od czasów, gdy my ludzie siadywaliśmy wokół ognia w jaskiniach, nasze umysły zostały nastawione na słuchanie opowieści. W taki sposób pomagamy sobie zrozumieć ten świat. W książce „Sekret szczęścia” Marsi i współautorka książki Carol Klein uchwyciły prawdziwe i niezwykle poruszające historie ludzi, którzy oparli swoje życie na tych zasadach, dzięki czemu udało im się osiągnąć trwałe i głębokie szczęście. Nazywam Marsi swoją siostrą w poszukiwaniu spełnienia w życiu, mistrzynią magicznej manifestacji. Jestem przekonany, że jeśli zastosujesz w praktyce rady zawarte w tej niezwykłej książce, to ty też doświadczysz życia pełnego szczęścia. Część pierwsza. Szczęście na zawsze. Radość, którą mam, nie świat mi dał, więc świat nie może mi jej odebrać. Philly Caesar. Piosenkarka Gospel. Wstęp. Witaj w szczęśliwszym życiu. Jechałam stłoczona na pace starej ciężarówki z trzydziestoma innymi osobami z zachodu, podskakując na pokrytej kamieniami i kurzem drodze prowadzącej w kierunku podnóży Himalajów. Wszyscy mieliśmy obwiązane wokół twarzy chustki, chroniące nasze nosy i usta przed zadławieniem się kurzem. Jechaliśmy do małej, odległej górskiej wioski, by dostarczyć pomoc humanitarną i pomóc mieszkańcom w zakresie edukacji, medycyny i poprawy warunków mieszkalnych. Byłam zmęczona. Rozdrażniona i wszystko mnie bolało. Po sześciu godzinach podróży kierowca zatrzymał samochód. Wysiadł i bezceremonialnie wyrzucił nasze bagaże na zakurzoną ziemię. Dalej musicie pójść pieszo, powiedział. To jakieś półtora kilometra, ale droga jest zbyt stroma i wąska dla mojej ciężarówki. Gdy rozklekotany wóz odjechał, z przerażeniem popatrzyłam na moją ważącą 40 kilo walizkę. Dlaczego spakowałam tyle niepotrzebnych rzeczy? To śmieszne. Próbowałam ciągnąć ją przez parę metrów po nierównej górskiej ścieżce. Jednak to było beznadziejne przedsięwzięcie. Nie miałam dość siły. Zapadał zmierzch. Co miałam robić? Wszyscy inni z grupy mieli własne bagaże. Nikt nie mógł mi pomóc. Jednak inni jakoś dawali radę brnąć w górę wzgórza i niemal już zniknęli mi z oczu. Usiadłam i spędziłam kilka minut w poczuciu narastającej paniki. Czy były tam tygrysy? Nagle z lasu wyłoniła się drobna, bosa stara kobieta o twarzy pobrużdżonej z marszczkami i zaczęła iść w moim kierunku. Podeszła do mnie z ciepłym uśmiechem, podniosła moją walizkę i ku mojemu zdziwieniu położyła ją sobie na głowie, tak jakby nie ważyła więcej niż kosz owoców. Potem ruszyła w górę, pokazując mi na migi, bym szła za nią. Podczas naszej wspólnej wędrówki uderzył mnie blask w jej oczach. I proste szczęście, które z niej promieniowało, mimo że brakowało nam wspólnego języka, by porozmawiać. Gdy wreszcie dotarłyśmy na szczyt, powitały mnie szerokie uśmiechy i entuzjazm mieszkańców wioski. Następne dwa tygodnie spędziłam pracując u boku tych ludzi, zajmując się dziećmi, przygotowując jedzenie i pomagając w udzielaniu pomocy medycznej. Podobnie jak oni spałam na ziemi, kąpałam się w rzece i piłam świeże mleko prosto od krowy. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że ten prosty styl życia mi odpowiada. Czułam się czysta, pełna pogody i energii. Podczas mojego pobytu spędziłam też wiele czasu na obserwowaniu moich gospodarzy. Ci ludzie nie mieli elektryczności ani bieżącej wody. Żyli w spartańskich warunkach, pozbawieni jakichkolwiek wygód. Jednak cechowała ich pogoda ducha, poczucie humoru i wyjątkowo przyjacielskie nastawienie. Po prostu byli szczęśliwi, szczęściem płynącym z ich wnętrza. Rozumiałam oczywiście, że ich szczęście nie wynika z biedy, w jakiej żyli. Na całym świecie widziałam rzesze obdartych i brudnych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy byli głęboko nieszczęśliwi. Spotkałam też ludzi, którzy mieli wszelkie możliwe błyszczące zabawki, jakie można kupić za pieniądze i byli w ekstazie z powodu szczęścia, jakie im dopisało. Widziałam też ludzi, którzy byli bardzo bogaci, a zarazem stanowili żywy dowód na to, że pieniądze szczęścia nie dają. To doświadczenie wzmocniło moje przekonanie, że szczęście nie polega na posiadaniu wszystkiego, o czym się marzy, ani na prostym negowaniu potrzeby materialnych przyjemności w życiu. To coś znacznie głębszego. Tak naprawdę dążymy do wewnętrznego szczęścia, które będzie niezależne od zewnętrznych okoliczności. Coś, co ja nazywam szczęściem bez powodu. Czas spędzony z himalajskimi wieśniakami pomógł mi skrystalizować mój cel. Nie rezygnując z dotychczasowego życia. Chciałam znaleźć sposób na cieszenie się takim rodzajem szczęścia, niezależnie od tego, gdzie byłam i co robiłam. Możliwe, że sięgnąłeś po tę książkę z tego samego powodu. Jeśli jesteś człowiekiem, to nie ma przed tym ucieczki. Wszyscy, wszędzie, chcą być szczęśliwi. Być może już jesteś szczęśliwy, chciałbyś jedynie trochę zintensyfikować to uczucie. A może wręcz przeciwnie, jesteś głęboko nieszczęśliwy i zastanawiasz się jakim cudem inni znajdują w swoim życiu jakąkolwiek przyjemność być może stworzyłeś sobie jakąś wersję amerykańskiego snu jednak wciąż odczuwasz wewnętrzną pustkę której nic z zewnątrz nie jest w stanie zapełnić dobra wiadomość jest taka że nie ma znaczenia w którym miejscu zaczniesz gdziekolwiek jesteś teraz ta książka pokaże ci jak być szczęśliwszym nie musisz mieć szczęśliwych genów wygrać w toto lotka ani stać się świętym nim skończysz czytać, nauczysz się doświadczać autentycznego poczucia szczęścia przez resztę swojego życia. Poszukiwanie mojego serca. Ta książka wyrosła z mojej głębokiej tęsknoty za szczęściem. Szczęściem, które byłoby prawdziwe, trwałe i zakorzenione w moim bycie, tak by niezależnie od zewnętrznych okoliczności, trwało we mnie niezachwiane poczucie radości, spełnienia i wewnętrznego spokoju. Znałam ludzi, którzy żyli w ten sposób, więc wiedziałam, że jest to możliwe. Jednak przez wiele lat, niezależnie od tego, jak bardzo się starałam, ten cel wciąż mi umykał. Gdy przeczytasz moją książkę, zobaczysz, że byłam nieszczęśliwa od dziecka. Jako nastolatka rozpoczęłam swoje poszukiwania, najpierw osobiste, w późniejszym czasie zawodowe, które trwały ponad 35 lat i ostatecznie doprowadziły do odkryć opisanych w tej książce. W tym czasie uczestniczyłam we wszystkich możliwych seminariach na temat przemian. Przez lata uczyłam siebie i innych, jak odnieść sukces. Stosowałam te zasady w swoim życiu i odniosłam wymierny sukces. Miałam mnóstwo powodów, by być szczęśliwą. Byłam na pierwszym miejscu najlepiej się sprzedających autorów według dziennika New York Times. Zyskałam uznanie w całym kraju jako inspirujący mówca. Wpłynęłam na życie milionów ludzi. Doskonale wiedziałam, jak to jest być szczęśliwym, ponieważ Problem polegał na tym, że to wszystko nie dało mi szczęścia, którego pragnęłam. Rozglądając się dokoła, zauważyłam, że najszczęśliwsi ludzie, jakich znałam, nie byli tymi, którzy odnieśli największy sukces, albo byli najbardziej sławni. Niektórzy z nich byli samotni, inni mieli męża lub żonę. Niektórzy mieli dużo pieniędzy, a inni nie mieli grosza przy duszy. Niektórzy nie byli nawet całkowicie zdrowi. Z mojego punktu widzenia nie było żadnego widocznego powodu, dla którego ci ludzie mieliby być szczęśliwi. Oczywiste pytanie, które zaczęło mi się nasuwać brzmiało: czy można być szczęśliwym bez powodu? Musiałam się tego dowiedzieć. Badanie szczęścia. Rzuciłam się więc, by badać szczęście. Przeprowadziłam wiele rozmów z ekspertami. Zanurzyłam się w kwitnącą dziedzinę pozytywnej psychologii, naukowego badania pozytywnych cech. Które umożliwiają ludziom stworzenie sobie satysfakcjonującego, pełnego sensu i szczęśliwego życia. Chłonęłam wiedzę jak gąbka i znalazłam wiele prawdziwych skarbów, fascynujących, niezwykłych i praktycznych informacji, które zmieniły moje życie i odmienią też twoje. Moim pierwszym ważnym odkryciem było to, że według naukowców każdy z nas ma typowy dla siebie domyślny poziom szczęścia genetyczną i wyuczoną skłonność do pozostawania na określonym poziomie szczęścia. Ten mechanizm przypomina działanie termostatu, utrzymującego stałą temperaturę i uruchamiającego piec w razie potrzeby. Na szczęście dla tych z nas, którzy nie urodzili się po słonecznej stronie ulicy, możemy zmienić nasz domyślny poziom szczęścia. Omówię to dokładnie w kolejnym rozdziale, a w całej książce znajdziesz konkretne ćwiczenia, które pozwolą Ci podnieść tę wartość. Nauczyłam się też tego, że dwoma największymi przeszkodami na drodze do szczęścia są lęk i niepokój, które zostały w nas utrwalone przez tysiące lat ewolucji, by zapewnić przetrwanie gatunku. W dzisiejszym świecie jednak ten genetyczny program bardziej nam przeszkadza niż pomaga. W kolejnych rozdziałach odkryjesz sposoby na wyłączenie tego wewnętrznego systemu alarmowego, tak by móc prowadzić szczęśliwsze życie. Tego typu wyniki badań naprawdę mnie elektryzowały, jednak wciąż chciałam czegoś więcej. W latach, w którym zajmowałam się badaniem sukcesu, odkryłam, że sukces pozostawia wskazówki. Możesz przyjrzeć się życiu ludzi, którzy odnieśli sukces, by zrozumieć, jakim się to udało i nauczyć się w ten sposób jak samemu to zrobić. Doszłam do wniosku, że to samo musi być prawdą w przypadku szczęścia, więc postanowiłam przeprowadzić wywiady ze stoma naprawdę szczęśliwymi osobami. Szczęśliwa setka. Okazało się, że nie tak łatwo znaleźć stu naprawdę szczęśliwych ludzi, nawet w kraju, który liczy sobie 280 milionów mieszkańców. Czytałam o epidemii nieszczęścia w naszym kraju. Jedna na pięć amerykanek bierze leki antydepresyjne, a co roku zaczyna je brać 6 milionów mężczyzn. Jednak mimo wszystko przeżyłam szok, kiedy zobaczyłam to na własne oczy. Pytałam każdą napotkaną osobę, kto jest najszczęśliwszą osobą, jaką znasz? Ludzie naprawdę musieli się nad tym zastanowić. A potem nieodmiennie podawali przykład osoby, która odniosła ogromny sukces. Ale poczekaj, dodawali po chwili, ta osoba nie jest tak naprawdę szczęśliwa. Wiele osób w ogóle nie potrafiło podać przykładu kogoś naprawdę szczęśliwego. Jednak ja nie ustawałam w swoich poszukiwaniach. I w końcu znalazłam ponad 100 osób, które naprawdę były głęboko szczęśliwe. Nazwałam ich szczęśliwą setką. To mężczyźni i kobiety w różnym wieku, pochodzący z różnych środowisk i mający różne zajęcia. Ich historie są niezwykłe i naprawdę pouczające. Otworzyły mi oczy na zupełnie nowy sposób życia. Oprócz przeprowadzania wywiadów, zamieściłam też bardzo prosty sondaż na swojej stronie internetowej, zawierający tylko jedno pytanie: Co Twoim zdaniem jest najważniejszą rzeczą konieczną do tego, by odczuwać szczęście bez powodu? Odpowiedzi były bardzo pouczające. Miałam rację, podobnie jak sukces, szczęście pozostawia wskazówki. Po przeprowadzeniu wywiadów i sondażu, miałam dowody na to, że szczęśliwi ludzie żyją inaczej niż nieszczęśliwi. Odkryłam 21 nawyków szczęśliwych ludzi. Nazwałam je szczęśliwymi nawykami. Każdy może się ich łatwo nauczyć i wprowadzić je w swoje życie, tak by doświadczyć głębokiego i trwałego szczęścia. Potem dokonałam swojego najważniejszego odkrycia które odróżnia tę książkę od wszystkich innych koncepcji szczęścia bez powodu. Inni eksperci zachęcają do znalezienia rzeczy w życiu, które czynią nas szczęśliwszymi i robienia ich jak najczęściej. Nie ma w tym niczego złego, jednak nie przyniesie ci to trwałego i prawdziwego szczęścia. Książka Sekret Szczęścia przyjmuje radykalnie odmienną perspektywę i da ci przełomowe metody, by doświadczyć głębokiego, trwałego, wewnętrznego poczucia szczęścia. Które wynika z głębi Twojego jestestwa. Szczęścia, które wyrasta ponad zewnętrzne czynniki i nigdy nie przemija. Moje badania nad szczęściem, jak również osobiste doświadczenia, przekonały mnie, że stanie się szczęśliwym bez powodu jest całkowicie możliwe. Dzisiaj wiemy o wiele więcej o świecie. Dzięki technologii możemy badać wiele aspektów życia, poczynając od naszego organizmu, a kończąc na budowie wszechświata. I nareszcie zaczęliśmy jej używać do badania szczęścia. W ostatnim dwudziestoleciu badacze z dziedziny psychologii pozytywnej zrobili ogromny krok naprzód, odkrywając istnienie indywidualnego, domyślnego poziomu szczęścia, neuroprzekaźniki związane z poczuciem szczęścia, a nawet lokalizację ośrodka szczęścia w mózgu. Po raz pierwszy w historii wiemy, że szczęście nie jest abstrakcyjną emocją, lecz stanem fizjologicznym, który można zmierzyć. I którego możemy doświadczać jak najczęściej w naszym codziennym życiu. Moje odkrycia były tak niezwykłe, że chciałam się nimi podzielić z jak największą liczbą ludzi, dlatego postanowiłam napisać tę książkę. Zadzwoniłam do Carol Klein, mojej przyjaciółki pisarki, z którą znam się ponad 25 lat i która podzieliła mój entuzjazm i poprosiłam ją by się do mnie przyłączyła. Karol obserwowała moje działania przez cały czas, była więc idealną osobą, by razem ze mną wyruszyć w tę podróż. Tysiące godzin spędzonych na badaniach, rozmowach z ekspertami i wysłuchiwaniu historii szczęśliwych ludzi były dla nas obydwu błogosławieństwem. Niniejsza książka, będąca rezultatem naszej pracy, jest wynikiem najnowszych badań na temat szczęścia i naszej wiedzy. Zawiera inspirujące historie życia szczęśliwych ludzi i zaczerpnięte od nich praktyczne techniki. Co znajdziesz w tej książce? Książka Sekret Szczęścia jest podzielona na trzy części. W pierwszej części przyjrzymy się paradygmatowi prawdziwego szczęścia, które nazywam szczęściem bez przyczyny. Samo zrozumienie tej koncepcji może zmienić to, w jaki sposób doświadczać będziesz szczęścia w swoim życiu. Znajdziesz tu też kwestionariusz, który pozwoli ci ocenić i zrozumieć swój obecny poziom szczęścia. Nauczysz się też trzech głównych zasad. Które pozwolą ci pokonać trzy najczęstsze przeszkody na drodze do szczęścia w życiu i przyspieszą Twoje postępy. Wreszcie podzielę się z Tobą tym, w jaki sposób zaadaptowałam prawo przyciągania do bycia szczęśliwym. Miałam zaszczyt wystąpienia w znanym na całym świecie filmie The Secret, który koncentruje się na tym prawie. Widziałam, jak może ono odmienić życie. Część druga jest praktycznym instruktażem, krok po kroku, który pozwoli Ci podnieść swój poziom szczęścia. Dzięki swoim badaniom odkryłam, że istnieje siedem kroków, które pozwalają na osiągnięcie stanu szczęścia bez powodu. Chciałam, by te siedem kroków było łatwe do zapamiętania, a ponieważ ludzkie domy często są metaforą ich życia, zdecydowałam się na prostą i łatwą do zapamiętania analogię: budowanie domu szczęścia. Siedem kroków budowania domu szczęścia związanych jest z siedmioma głównymi obszarami naszego życia: osobistą mocą, umysłem, sercem, Ciałem, duszą, celem i ludźmi. Holistyczne podejście jest niezwykle istotne. Wiele książek o szczęściu skupia się tylko na umyśle. Jednak jeśli nie zajmiesz się swoimi nawykami w innych sferach życia, to nie doświadczysz prawdziwego szczęścia. Oto wszystkie siedem kroków, z których każdemu poświęcony został jeden rozdział. 1. Fundamenty. Weź odpowiedzialność za swoje szczęście. 2. Filar umysłu. Nie wiesz we wszystko, co myślisz. 3. Filar Serca. Pozwól miłości się prowadzić. 4. Filar Ciała. Spraw, by Twoje komórki były szczęśliwe. 5. Filar Duszy. Połącz się z Absolutem. 6. Dach. Żyj z poczuciem celu. 7. Ogród. Dbaj o dobre relacje z innymi. Każdemu z kroków przypisane są trzy nawyki szczęścia i odpowiednie ćwiczenia, oparte na wynikach najnowszych badań na temat tego, jak podnieść swój domyślny poziom szczęścia, jak również inspirujące historie. Jako współautorka balsamu dla duszy, miałam wyjątkową możliwość przeczytania ponad 20 tysięcy historii, które zostały mi nadesłane do moich książek. Gdy książki zostały opublikowane, Liczba otrzymanych listów od czytelników utwierdziła mnie w przekonaniu, że historie otwierają ludzkie serca i głęboko je poruszają. Dlatego zdecydowałam się zawrzeć opowiedziane w pierwszej osobie historię przemiany ludzi ze szczęśliwej setki. Spośród stu wywiadów, które przeprowadziłam, wybrałam 21 opowieści najlepiej ilustrujących zjawisko szczęścia bez przyczyny. Przeczytasz niezwykłe opowieści różnych ludzi, w tym byłego dilera narkotyków, który został pastorem, znanego filmowca, politycznego uciekiniera, sławnej aktorki, która umknęła przed rodzinną klątwą, jak również opowieści lekarzy, pielęgniarek, matek, nauczycielek i biznesmenów. Poznasz Zainab, która żyła w reżimie Sadama Husseina i trzymała wszystkie swoje wspomnienia i szczęście w głęboko ukrytej wewnątrz siebie szkatułce. Poznasz również Janet. Która miała banalne życie i pracę bez perspektyw, dopóki nie odkryła prostego sposobu, by odczuwać głębokie szczęście każdego dnia. Usłyszysz historię Gaja, który schudł o 50 kilogramów i zaczął żyć życiem, o jakim zawsze marzył, po tym jak znalazł klucz do tego, jak naprawdę o siebie zadbać. Te opowieści są wspaniałą ilustracją tego, że do szczęścia bez powodu można dojść różnymi drogami i że każdy z nas może tego dokonać, niezależnie od tego, gdzie zaczyna swoją podróż. W części trzeciej piszę o trwałym doświadczaniu stanu szczęścia bez przyczyny. Nigdy więcej czekania na kolejny cios z jasnego nieba i zastanawiania się, jak długo potrwa nasze szczęście. W tej części znajdziesz jasne wskazówki, które powiedzą ci, jak każdego dnia praktykować nawyki szczęścia i znaleźć źródła, które pomogą ci utrzymać ten stan przez resztę życia. Być może nie uda ci się osiągnąć stanu szczęścia bez przyczyny przez jedną noc, chociaż słyszałam o takich przypadkach. Wiedza, że taki stan istnieje, i znajomość kroków, które pozwalają go osiągnąć, pozwoli ci szybko całkowicie odmienić swoje życie. Wiem to, ponieważ właśnie to mi się zdarzyło, podobnie jak tysiącom innych ludzi. Wykorzystałam techniki i narzędzia opisane w tej książce osobiście i w pracy z moimi klientami. Chociaż przez wiele lat nie byłam szczęśliwa, udało mi się przejść na skali szczęścia odmiernej z plusem do celującej z minusem. Teraz, kiedy życiowe fale wstrząsają moją łodzią, łatwiej mi powrócić na właściwy kurs i nie zdarza mi się już wywracać do góry dnem. Wciąż jestem w drodze, jako nauczycielka i jako uczennica. Jednak jestem żywym dowodem na to, że dzięki tym krokom od razu ruszysz w odpowiednim kierunku, niezależnie od tego, gdzie zaczynasz. Uwierz mi, skoro mnie się to udało, to ty też jesteś w stanie to zrobić. Głęboko pragnę i modlę się, by ta książka pozwoliła ci zbudować dla siebie trwały dom szczęścia i że dzięki temu będziesz w stanie wprowadzić więcej szczęścia do tego świata. Rozdział pierwszy. Szczęście bez powodu. Naprawdę? Szczęście jest sensem i osią życia. Ostatecznym celem i końcem ludzkiej egzystencji. Arystoteles. Lata temu prowadziłam seminarium na temat sukcesu, podczas którego poprosiłam uczestników, by na dużej białej kartce papieru napisali u góry 100 rzeczy, których pragnę być, mieć, zrobić. Następnie mieli narysować trzy kolumny i zacząć wyliczać swoje marzenia, duże i małe. Kiedy później dzielili się swoimi celami, Okazało się, że wszystkie są naprawdę szalone. Ludzie chcieli nurkować na rafie koralowej, mieć Mercedesa SL 600 roadster kremowo-białego z kołpakami ze stopu srebra i tytanu. Zatańczyć w białym domu, oblecieć niewielkim samolotem cały świat. Chcieli dojść na szczyt w swoich dziedzinach, zlikwidować głód na świecie, wprowadzić światowy pokój, być na okładce magazynu Time. Tylko kilka osób w kolumnie Chce być wpisało szczęśliwy. Byłam zdziwiona tym, jak wiele osób to przeoczyło. Przecież o to chodziło w tym ćwiczeniu. Czy bycie tym wszystkim, posiadanie i robienie tylu różnych rzeczy, nie równało się byciu szczęśliwym? Po jakimś czasie wróciłam do tych list, postrzegając je jako doskonały przykład wybrania najdłuższej drogi do celu. Te wszystkie rzeczy mogą być naprawdę ważne i wspaniałe, jednak nie są tym, czego naprawdę pragniemy. Jeśli pominiemy wszelkie ozdobniki, to wszystko sprowadza się do tego, że chcemy po prostu być szczęśliwi. Prawda jest taka, że szczęście jest tak nieodparcie atrakcyjne, że niezależnie od tego, czy to sobie uświadamiasz, czy nie, wszystko co robisz ma na celu zdobycie go. Szczęście nazywane było świętym gralem ludzkiej egzystencji, ostatecznym celem ludzkiego życia. Arystoteles nazywał je celem celów. Badania prowadzone na całym świecie pokazują, że gdy ludzie pytani są o to, czego pragną od życia, umieszczają szczęście na szczycie swojej listy przed bogactwem, statusem społecznym, dobrą pracą, sławą i seksem. Dotyczy to ludzi z różnych kultur, ras, religii, w różnym wieku i prowadzących różny tryb życia. Badania wskazują również, jak ważne jest szczęście. Szczęśliwi ludzie żyją dłużej, są zdrowi i mają lepsze relacje z innymi. Szczęście prowadzi do większych sukcesów we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niestety wiele osób nie doświadcza takiego trwałego stanu szczęścia. Przyjrzyj się tym statystykom. Mniej niż 30% ludzi mówi o sobie, że są głęboko szczęśliwi. 25% Amerykanów i 27% Europejczyków zgłasza, że odczuwa przygnębienie. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do roku 2020 depresja będzie, po chorobach serca, najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. Mimo że nasze warunki życiowe są lepsze niż kiedykolwiek, jesteśmy też bardziej niż kiedykolwiek nieszczęśliwi. Zupełnie jakbyśmy czuli się tym gorzej, im więcej dóbr i gadżetów udaje nam się zgromadzić. W tej książce nie podpowiem ci, jak więcej zarabiać, jak odnieść sukces czy jak budować udane związki z innymi. Pozostawiam to innym moim kolegom i koleżankom zajmującym się problematyką przemian, ponieważ świetnie sobie z tym radzą. Ja opowiem Ci o tym, co sama najbardziej chciałabym wiedzieć. Ta książka odpowiada na pytanie, na które szukałam odpowiedzi przez 35 lat, ponieważ było dla mnie najważniejsze. I wierzę, że jest ważne również dla Ciebie. Jak mogę stać się naprawdę szczęśliwy? Mimo, że pytanie to zaprzątało mnie przez większą część życia. Przez długie lata nie udawało mi się znaleźć odpowiedzi. Tak naprawdę spędziłam większość czasu na szukaniu jej w zupełnie niewłaściwym miejscu. Nieszczęśliwa obozowiczka. Jako dziecko wyobrażałam sobie, że gdy dorosnę, będę mieszkała w pięknym domu, będę miała wspaniałego męża i zrobię wielką karierę. Moje ciało będzie idealne, a moje życie towarzyskie ekscytujące i bogate. Będę szczęśliwa. Wiedziałam, żeby zrealizować swoje marzenia, muszę ciężko pracować, by się do tego dobrze przygotować. Chociaż jednak dobrze wiedziałam, czego chcę. Nie wiedziałam, jak mam się zabrać do zdobywania tego. Wiedziałam na pewno tylko tyle, że byłam nieszczęśliwa. Wyszłam z łona przepełniona egzystencjalnym niepokojem. Byłam ponurą pięciolatką, która zamartwiała się kondycją świata, podczas gdy wszyscy inni oglądali Teleranek. W wieku siedmiu lat... Zamęczałam swoich cudownych, kochających rodziców pytaniami o Boga i duchowość i cierpiałam z powodu frustracji, gdy nie potrafili odpowiedzieć na moje pytania. Przeglądając rodzinne albumy, widzę zdjęcia moich uśmiechniętych siostry i brata, podczas gdy ja zawsze wyglądam, jakbym właśnie dowiedziała się o śmierci swojej najbliższej przyjaciółki. Mimo że z natury nie byłam szczęśliwą osobą, czułam w głębi ducha, że nie muszę akceptować takiego stanu rzeczy. To było tak, jakbym miała jakiś rodzaj wewnętrznej anteny, nastawionej na odbiór tego, czego najbardziej chciałam się nauczyć. Kiedy miałam 11 lat, posmarowałam się olejkiem do opalania i zakradłam do pokoju siostry, by wykraść jej jakąś książkę, którą chciałam poczytać podczas opalania. Wybrałam najcieńszą, bo zawsze czytałam wolno i wyszłam na zewnątrz. Zanim jeszcze dotarłam do połowy książki, którą okazała się Sidarta, Hermana Hessego, Historia młodego Hindusa, poszukującego oświecenia, zalałam się łzami. Zrozumiałam, że nie jestem sama. Ktoś inny na tej planecie rozumiał moje poszukiwania i dzielił ze mną moją tęsknotę za radością i poczuciem przynależności. Ta książka wprowadziła mnie na ścieżkę poszukiwania. Podczas gdy inne dziewczęta ćwiczyły skoki taneczne, by wystąpić jako czy liderki, ja zaliczałam kursy na temat samorozwoju. Kiedy miałam 13 lat, usłyszałam pierwszego mówcę motywacyjnego – Ziga Ziglana. Gdy patrzyłam, jak chodzi w tej z powrotem po scenie, zdradzając nam tajniki sukcesu i opowiadając historie, od których dostawałam gęsi i skórki, doznałam olśnienia. Zrozumiałam, że chcę w życiu zajmować się tym, co on. Był to bardzo nietypowy wybór kariery dla nastoletniej dziewczyny we wczesnych latach siedemdziesiątych. Mimo wszystko zaczęłam sobie wyobrażać siebie, przemawiającą do rzesz odbiorców na całym świecie zachęcając ich do zmiany swojego życia. Moi rodzice okazywali mi wsparcie, mimo że mój ojciec był dentystą i tak naprawdę oboje marzyli o tym, bym została higienistką dentystyczną. Moja mama powiedziała: "Tak dużo gadasz, że spokojnie mogłabyś na tym zarabiać". Odsunęłam więc na bok swoje ulubione kryminały z Nancy Drew, by zrobić miejsce dla każdej książki z dziedziny psychologii humanistycznej, jaką tylko mogłam znaleźć. Dosłownie je pożerałam. W wieku 16 lat zaczęłam codziennie medytować, a nim skończyłam 20 lat, zaczęłam uczyć medytacji. Medytacja miała ogromny wpływ na moje życie, jednak wciąż byłam w trakcie poszukiwań. Czas płynął, lecz ja nie zapomniałam o swoim celu zostania profesjonalnym mówcą. Zanurzyłam się w zasadach sukcesu i starałam się jak najlepiej wprowadzić je wszystkie w życie. Odkładałam dziesiątą część swoich zarobków i wizualizowałam sobie swoje cele. Stworzyłam tablicę wizji, na której przypinałam zdjęcia związane z moimi celami i odkryłam, że mam dar realizowania swoich pragnień. Na przykład, po ukończeniu studiów magisterskich z przedsiębiorczości, przyciągnęłam do siebie cudowną pracę, zawierającą w sobie wiele elementów, których zawsze pragnęłam w swojej karierze. Jako wiceprezes działu marketingu firmy, która zajmowała się sprzedażą austriackich kryształów, byłam odpowiedzialna za szkolenie i inspirowanie pracowników. Uwielbiałam to. Nauczyłam ich wszystkiego, czego studiowaniem zajmowałam się w swoim życiu: zasady prawa przyciągania, jasnego określania, czego się pragnie, umiejętności wykorzystania swojej intuicji, pokonywania przeszkód i osiągania celów. Kolejnym etapem było nauczanie tych samych zasad, kiedy stałam się trenerką zatrudnianą przez firmy z listy 500 najlepszych według magazynu Fortune. Następnie zaczęłam pracować w firmie zajmującej się prowadzeniem seminariów dla dużych rzesz kobiet w całym kraju. Każda kolejna posada przynosiła mi większe zarobki i prestiż. Jednak nie byłam tak do końca szczęśliwa. Wiedziałam, że czegoś tu brakuje. Nie potrafiłam tylko powiedzieć, co to takiego. Może było to związane z tematyką mojego nauczania? Postanowiłam więc zrezygnować z prowadzenia seminariów na temat sukcesu. A zamiast tego zajęłam się prowadzeniem kursów wysokiej samooceny dla kobiet. Jack Canfield, największy ekspert w kraju w dziedzinie samooceny, stał się moim mentorem. Lata przed tym, jak stworzył cieszącą się niezwykłą popularnością serię bestsellerów Balsam dla duszy. I wkrótce każdego dnia przemawiałam do 200 lub 300 kobiet, opowiadając im o budowaniu wysokiej samooceny. Uczyłam, stojąc w butach na wysokich obcasach od siódmej rano aż do późnego popołudnia. Potem wsiadałam w samochód i spędzałam trzy godziny w podróży do kolejnego miasta. I tak dzień po dniu. To było wyczerpujące, lecz również niezwykle ekscytujące. Uwielbiałam stawać przed publicznością i patrzeć, jak twarze się rozjaśniają. Wciąż jednak czułam, że to za mało. Chciałam dotrzeć do większej grupy osób. Potem nadszedł wielki przełom. Czułam się wypalona bezustannymi podróżami. Więc udałam się na siedmiodniowe rekolekcje, w ciszy. Coś, co stanowiło prawdziwe wyzwanie dla takiej gaduły jak ja. Czwartego dnia, podczas medytacji, doznałam objawienia. W mojej głowie nagle pojawił się tytuł Balsam dla duszy kobiety. W tamtym momencie opublikowano dopiero pierwszą książkę z tej serii. Jednak wiedziałam, że ten pomysł musi się sprawdzić. Byłam straszliwie podekscytowana. To było największe objawienie w mojej karierze. Problem tylko w tym, że jeszcze przez trzy kolejne dni musiałam zachować milczenie. Jak tylko rekolekcje się skończyły, popędziłam do najbliższego telefonu i zadzwoniłam do Jacka. Półtora roku później balsam dla duszy kobiety zajął pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Timesa, a ja zajęłam się napisaniem kolejnych pięciu książek z serii, które sprzedały się w trzynastu milionach egzemplarzy. Występowałam w programach radiowych i telewizyjnych w całym kraju. Przemawiałam do dużych rzesz ludzi, byłam traktowana jak królowa i żyłam w wirze sukcesów. Podczas jednej z konferencji obwożono mnie wydłużoną białą limuzyną i miałam przemawiać do ośmiu tysięcy osób. W trakcie trzydniowej konferencji tysiące kobiet stały w kolejce ciągnącej się przez całe centrum konferencyjne, by dostać mój autograf. Specjalny masażysta co godzinę masował mi dłonie, podczas gdy ja podpisywałam kolejne egzemplarze swojej książki. Było ich tak wiele, że musiały być dostarczone samolotami z różnych zakątków kraju, by zaspokoić ogromne zapotrzebowanie. Wiele spośród kobiet stojących w kolejce powiedziało mi, że moje książki zmieniły lub wręcz uratowały ich życie. Czułam się głęboko poruszona przez ich historię i byłam zadowolona, że udało mi się wpłynąć na czyjeś życie. Jednak każdego wieczora wracałam do hotelu i padałam na łóżko, czując się dziwnie wyczerpana i pusta. Możesz myśleć, że musiałam się wtedy czuć jak w niebie. Jednak tak nie było. Jasne, moje ego było podbudowane. Jednak wciąż doświadczałam takich samych trosk, napięć, narzekań i kiepskich dni, jak każdy inny człowiek. Każdego dnia byłam podekscytowana sukcesem, jaki udało mi się odnieść, jednak zauważyłam, że ten radosny nastrój nigdy nie trwał długo. Byłam szczęśliwa z powodu wielu rzeczy w moim życiu, jednak nie naprawdę szczęśliwa. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to musi brzmieć. Pewnie mówisz sobie teraz: tak, jasne, już Ci uwierzę w te narzekania sama oglądałam wiele takich hollywoodzkich historii na temat tego, że ktoś osiągnął wielką sławę i pieniądze, a mimo to był głęboko nieszczęśliwy. I przewracałam oczami w niedowierzaniu. Och, proszę, mówiłam sobie. Gdybym to ja była na ich miejscu, byłabym tak szczęśliwa, że trzeba byłoby mnie przywiązać do ziemi, żebym nie pofrunęła. Teraz jednak posmakowałam takiego życia i wciąż brakowało mi w nim tego głębokiego poczucia szczęścia, za którym tęskniłam. Spotkałam wielu sławnych ludzi. I widziałam, że wielu z nich też nie jest szczęśliwych. Może problem nie dotyczył mojej kariery, lecz mojego życia osobistego. Gdybym tylko znalazła właściwego partnera, powtarzałam sobie, byłabym szczęśliwa. Podeszłam do tego zadania z taką samą koncentracją, jak do budowania sukcesu. Często chodziłam na randki i miałam kilka związków, które były prawie idealne, jednak to nie było to. Potem, podczas pewnego weekendu, uczestniczyłam w seminarium w dużym centrum rekolekcyjnym w Nowym Jorku. Tam, na żwirowym parkingu, przyjaciele przedstawili mi pewnego mężczyznę. I zanim jeszcze zdążyliśmy się przywitać, on wziął mnie w ramiona i zaczął tańczyć walca, dosłownie unosząc mnie w powietrzu. Sergio, mój włoski książę, przybył. Jak w wielu romansach, nasz miał swoje wzloty i upadki, jednak w końcu postanowiliśmy się związać na stałe. Kupiliśmy piękny dom i zamieszkaliśmy w nim. Wreszcie miałam życie, które zawsze sobie wyobrażałam. Miałam dom, mężczyznę, zrobiłam karierę i miałam bujne życie towarzyskie. No dobrze, nie miałam ciała halebery, jednak spełnienie czterech z pięciu marzeń to też niezły wynik. Wciąż jednak nie mogłam się pozbyć myśli o braku satysfakcji, które wciąż pojawiały się w mojej głowie. Ani nie mogłam uciec przed kłującym bólem, jaki czułam w sercu. Uświadomiłam sobie, że mam poważny problem. Nie mogłam próbować zdobyć niczego więcej, ani osiągnąć niczego więcej, by stać się szczęśliwą. Moje dotychczasowe doświadczenia pokazały mi jałowość takiego podejścia. Doszłam do końca tej drogi. Coś się musiało zmienić. Musiałam się przyznać sama przed sobą do strasznej prawdy. Czułam się pusta. Miałam wszystkie możliwe powody, by być szczęśliwą, a jednak tego nie czułam. Teraz, kiedy patrzę wstecz, odpowiedź widzę jasno. Wierzyłam przez długi czas, że szczęście będzie wynikało z mojego stanu posiadania, osiągnięć czy doświadczeń, przez co spędziłam wiele lat, uganiając się za tym. Może jednak szczęście nie wynikało z tych powodów, co sądziłam? Może szczęście w ogóle nie miało żadnej przyczyny. Wtedy właśnie zaczęłam myśleć o idei szczęścia bez powodu, i zaczęłam stosować w swoim życiu zasady, które odkryłam, przeprowadzając wywiady i badania. W rezultacie mój osobisty poziom szczęścia zaczął szybować w górę. Czułam spokój i zadowolenie, które płynęły z mojego wnętrza. Zaczęłam śpiewać z radości i doceniać ludzi, którzy byli wokół mnie. Wiedziałam, że zrobiłam prawdziwe postępy, kiedy jakieś pięć lat temu moi przyjaciele zaczęli mnie nazywać Słoneczkiem. Byłam tak uradowana, jakbym dostała Nagrodę Nobla. Ze wszystkich moich odkryć najbardziej wyróżniała się jedna informacja. Zmieniła ona całkowicie moje podejście do bycia szczęśliwą i wyjaśniła mi, dlaczego przez tak wiele lat prawdziwe szczęście pozostawało ciągle poza moim zasięgiem. Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwsi niż inni? Gdybyśmy siedzieli razem w ogródku w kawiarni i zapytałabym cię, czy jesteś szczęśliwy, co byś odpowiedział? Niektórzy z was powiedzieliby, oczywiście, gdybym był jeszcze szczęśliwszy, musiałoby mnie być dwóch. Tak odpowiedziałoby naprawdę niewielu z was. Wielu z was odpowiedziałoby, czasem. Mogę się założyć, że co najmniej połowa z was powiedziałaby, nie, nie za bardzo. Niektórzy ludzie cieszą się życiem niezależnie od tego, co się dzieje. Podczas gdy inni nie mogą znaleźć szczęścia niezależnie od tego, jak bardzo się starają. Większość z nas plasuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Powodem tej rozbieżności jest domyślny poziom szczęścia, o którym pisałam wcześniej. Naukowcy odkryli, że niezależnie od tego, co dzieje się w naszym życiu, mamy tendencję do powracania do ustalonego poziomu szczęścia. Podobnie jak w przypadku naszej domyślnej wagi, która oscyluje wokół określonej wartości, tak samo wartość naszego poziomu szczęścia pozostanie niezmienna o ile nie podejmiesz świadomego wysiłku, by ją zmienić. Kiedyś przeprowadzono bardzo słynne badanie, polegające na prześledzeniu losu ludzi, którzy wygrali w Totolotka, co wielu osobom wydaje się magicznym biletem do Królestwa Radości. W ciągu roku szczęśliwi zwycięzcy wrócili do tego samego poziomu szczęścia, jaki odczuwali, zanim spotkał ich ten uśmiech fortuny. Co ciekawe, to samo dotyczyło osób, które zostały sparaliżowane. Po roku niepełnosprawności wracały do swojego oryginalnego poziomu szczęścia. Niezależnie od tego, czy spotykają ich szczęśliwe czy nieszczęśliwe doświadczenia, ludzie wracają do swojego stałego poziomu szczęścia. Dalsze badania wykazały, że od tej zasady istnieją tylko trzy wyjątki utrata współmałżonka, która może wymagać dłuższego czasu powrotu do równowagi, chroniczne bezrobocie i ekstremalna bieda. Możesz teraz zacząć się zastanawiać, skąd wziął się mój ustalony domyślny poziom szczęścia? Dr. David Licken, naukowiec z Uniwersytetu w Minnesocie, zadał sobie to samo pytanie. Aby ustalić, na ile poziom naszego szczęścia jest wrodzony, a na ile jest wynikiem wychowania, Licken i jego zespół rozpoczęli w latach 80. badanie bliźniąt, włączając w to grupę bliźniąt jednojajowych rozdzielonych po urodzeniu. Po szczegółowych testach odkryli: że nasz poziom szczęścia jest mniej więcej w 50% zależny od genów, a w 50% wyuczony. Innymi słowy, jeśli generalnie jesteś radosny lub wiecznie ponury, to w połowie jest tak dlatego, że taki się urodziłeś, a druga połowa zależy od Twoich myśli, uczuć i przekonań, uformowanych w odpowiedzi na Twoje życiowe doświadczenia. W ostatnim studium poświęconym literaturze i badaniom na temat szczęścia, badacze z dziedziny psychologii pozytywnej. Sonia Lubomirski, Kenon Sheldon i David Szkade potwierdzili wcześniejsze odkrycia Likena, że nasze poczucie szczęścia jest w 50% wynikiem naszych genów. Jednak najbardziej ekscytujące były ich odkrycia dotyczące pozostałych 50%. Okazuje się, że tylko 10% naszego domyślnego poczucia szczęścia jest zdeterminowane przez takie okoliczności jak nasza zamożność, stan cywilny czy zawód. Pozostałe 40% jest determinowane przez nasze nawyki umysłowe, uczuciowe, słowa i działania. Dlatego właśnie podniesienie swojego domyślnego poziomu szczęścia jest możliwe. Tak samo jak można wyregulować termostat, by ogrzać się w chłodny dzień. Możesz przeprogramować swój domyślny poziom szczęścia, by doświadczyć większego spokoju i dobrego samopoczucia. Odkrycia na temat domyślnego poziomu szczęścia i naszej możliwości wpływania na niego wywracają do góry nogami nasze dotychczasowe przekonania na temat szczęścia. Spędzamy całe swoje życie poszukując szczęścia, pragnąc go, próbując zdobyć rzeczy, które pozwolą naszym zdaniem nam go doświadczyć, takie jak bogactwo, uroda, związki z innymi, kariera itd. Prawda jest jednak taka, że aby być naprawdę szczęśliwym, Musisz podnieść swój domyślny poziom szczęścia. Żałuję, że nie wiedziałam tego, iż po prostu jestem jedną z osób, których domyślny poziom szczęścia jest niski, zanim nie poświęciłam takiej ilości czasu i energii na pogoń za powodami, dla których mogłabym być szczęśliwa. Moje wywiady z ludźmi ze szczęśliwej setki przekonały mnie, że prawdziwie szczęśliwi ludzie są szczęśliwi bez powodu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu zjawisku: Kontynuum szczęścia. Szczęście, które ma przyczynę, to tylko kolejna forma niedoli u pani szady. Pewnego dnia, gdy usiadłam, by uporządkować swoje odkrycia, nagle wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsca. Dokonałam prostego, lecz głębokiego odkrycia: istnieje coś takiego jak kontinuum szczęścia. Nieszczęśliwe. Wszyscy wiemy, co to znaczy. Życie to męka. Niektóre z oznak to niepokój, zmęczenie, uczucie przygnębienia i smutku najpowszechniejszy rodzaj nieszczęścia. To nie to samo co kliniczna depresja, która charakteryzuje się głębokim poczuciem rozpaczy i beznadziei, upośledzającym normalne funkcjonowanie, i która wymaga profesjonalnej pomocy. Szczęśliwy z niewłaściwego powodu: Kiedy ludzie są nieszczęśliwi, często starają się poprawić sobie samopoczucie, angażując się w działania lub zachowania, które poprawiają im nastrój na chwilę. Jednak w ostatecznym rozrachunku przynoszą więcej szkody niż pożytku. Szukają euforii w narkotykach, alkoholu, nadmiarze seksu, zakupoholizmie, hazardzie, przejadaniu się czy bezustannym oglądaniu telewizji, by wymienić tylko niektóre spośród zgubnych nawyków. Taki rodzaj szczęścia właściwie w ogóle nie zasługuje na tę nazwę. Jest to tylko chwilowy sposób na ucieczkę lub złagodzenie poczucia nieszczęścia poprzez przemijające przyjemności. Szczęśliwy z dobrego powodu to jest to, co ludzie zwykle uważają za szczęście: posiadanie dobrych relacji z rodziną i przyjaciółmi, udana kariera zawodowa, finansowe bezpieczeństwo, ładny dom i samochód, wykorzystanie swoich talentów i zdolności. To przyjemność, którą czerpiemy z tego, że mamy w życiu zdrowe rzeczy, będące spełnieniem naszych pragnień. Nie zrozum mnie źle: całą sobą jestem za tego rodzaju szczęściem. Sęk w tym, że to tylko połowa historii. Szczęście z dobrego powodu wciąż jest szczęściem, które opiera się na zewnętrznych okolicznościach. Jeśli te się zmienią lub coś stracimy, nasze szczęście zwykle również pryska. W głębi ducha wiesz o tym, że w życiu nie chodzi o to, by przetrwać, zagłuszyć ból lub mieć wszystko pod kontrolą. Prawdziwe szczęście nie jest jedynie wynikiem kolekcjonowania szczęśliwych doświadczeń. W głębi serca wiesz, że chodzi o coś więcej. Masz rację. Jest jeszcze jeden poziom kontinuum szczęścia. Szczęście bez powodu. Szczęście bez powodu. To jest prawdziwe szczęście. Neurofizjologiczny stan spokoju i dobrego samopoczucia, który nie jest zależny od zewnętrznych okoliczności. Szczęście bez powodu to nie to samo co stan uniesienia, euforii, podniesienia nastroju czy innych szczytów dobrego humoru, które nie trwają długo. Nie oznacza uśmiechania się jak głupi do sera 24 godziny na dobę, ani doświadczania sztucznej euforii. Szczęście bez powodu nie jest emocją. Jest to stan, w którym możemy odczuwać wszystkie inne emocje, włączając w to smutek, lęk, gniew lub ból, jednak wciąż czując głęboki wewnętrzny spokój i dobrostan. Kiedy jesteś szczęśliwy bez powodu, wnosisz szczęście do swoich zewnętrznych doświadczeń zamiast starać się je z nich wydobyć. Nie musisz manipulować światem dookoła ciebie, by uczynić się szczęśliwszym. Żyjesz, czerpiąc z poczucia szczęścia, zamiast się o nie ścigać. To rewolucyjna koncepcja. Większość z nas skupia się na byciu szczęśliwym z dobrego powodu, nawlekając na nitkę życia szczęśliwe doświadczenia niczym koraliki w naszyjniku i starając się stworzyć szczęśliwe życie. Musimy poświęcić wiele czasu i energii na znalezienie właściwych koralików by zrobić szczęśliwy naszyjnik. Trzymając się metafory naszejnika, szczęście bez powodu to tak, jakbyś miał szczęśliwą nitkę. Niezależnie od tego, co na nią nawleczesz dobre, złe czy zwyczajne koraliki, Twój wewnętrzny stan ducha, czyli to, co je spaja, jest wciąż szczęściem, dzięki czemu całe Twoje życie jest szczęśliwe. Kiedy jesteś szczęśliwy bez powodu, jesteś szczęśliwy bezwarunkowo. Twoje życie nie musi być doskonałe, jakkolwiek by wyglądało. Ty wciąż będziesz szczęśliwy. Trzynastowieczny poeta Rumi pisze o tym w następujący sposób. Szczęśliwy, lecz nie z powodu tego, co się dzieje. Ciepły, lecz nie od ognia lub kąpieli. Lekki, ważący tyle co nic. Ilekroć zadawałam ludziom ze szczęśliwej setki pytanie o to, jak wygląda szczęście bez powodu, otrzymywałam te same odpowiedzi. Uczucie lekkości, unoszenia się, pełnia energii, życia, witalności. Poczucie otwarcia i przepływania. Uczucie miłości i empatii w stosunku do siebie i innych ludzi. Poczucie pasji związanej ze swoim życiem i celem. Uczucie wdzięczności i przebaczenia. Uczucie pokoju z życiem. Bycie w pełni obecnym w teraźniejszości. Matthieu Ricard Francuski naukowiec, który przed trzydziestoma laty nawrócił się na buddyzm, jest często nazywany najszczęśliwszym człowiekiem świata. Przez naukowców, którzy mierzyli funkcjonowanie jego mózgu podczas medytacji i poza nią. Więcej na temat mnichów w laboratorium przeczytasz w rozdziale siódmym. Książka Ricarda w obronie szczęścia podaje jedną z najlepszych definicji szczęścia bez powodu, na jaką udało mi się natrafić. Ricard pisze. Przez szczęście rozumiem głębokie poczucie rozkwitu, które wyrasta ze zdrowego umysłu. To coś więcej niż uczucie przyjemności, przemijająca emocja czy nastrój. To optymalny stan istnienia. Jak bardzo szczęśliwy bez powodu jesteś? Poniższy kwestionariusz pozwoli ci zobaczyć, w jakim stopniu w chwili obecnej jesteś szczęśliwy bez powodu. Być może w przeszłości wypełniałeś już kwestionariusze szczęścia. Jednak mogłeś nie zauważyć tego, że zazwyczaj są one zależne od okoliczności zewnętrznych. To znaczy, proszą o ocenę twojego poziomu szczęścia na podstawie tego, co dzieje się w twoim życiu, jak wyglądają twoja kariera, związki itd. I na ile jesteś zadowolony z okoliczności twojego życia. Te kwestionariusze mierzą twoje poczucie szczęścia z dobrego powodu. Poniższy jest inny, ponieważ mierzy twój poziom szczęścia bez powodu. Kwestionariusz ten oparty jest na skali dobrego samopoczucia, będącej częścią wielowymiarowego testu osobowości, opracowanego przez Aukę Telegena, profesora psychologii na Uniwersytecie w Minnesocie, mającego pozwolić ustalić domyślny poziom szczęścia badanego. Odpowiadając na poniższe pytania, zastanów się, w jakim stopniu dotyczą one Ciebie. Kwestionariusz Szczęścia Bez Powodu. Oceń każde stwierdzenie w skali od 1 do 5, gdzie. 1. W ogóle mnie nie dotyczy. 2. Dotyczy mnie w niewielkim stopniu. 3. Dotyczy mnie w umiarkowanym stopniu. 4. W większości prawda. 5. Całkowita prawda. 1. Często czuję się szczęśliwy i zadowolony bez wyraźnego powodu. 2. Żyję chwilą. 3. Czuję się ożywiony, pełen sił witalnych i energii. 4. Doświadczam głębokiego poczucia wewnętrznego spokoju i dobrego samopoczucia. 5. Życie jest dla mnie wspaniałą przygodą. 6. Nie pozwalam, by złe sytuacje mnie przygnębiały. 7. Czuję entuzjazm w związku z tym, czym się zajmuję. 8. Odczuwam radość lub śmieję się prawie każdego dnia. 9. Wierzę, że wszechświat jest przyjaznym miejscem. 10. We wszystkim, co mi się przydarza, doszukuję się daru od losu lub lekcji. 11. Umiem odpuszczać krzywdy i przebaczać. 12. Czuję miłość do samego siebie. 13. W każdej osobie doszukuję się dobra. 14. Staram się zmieniać to, co mogę zmieniać i akceptuję to, czego nie mogę zmienić. 15. Otaczam się ludźmi, którzy mnie wspierają. 16. Nie winię innych ani nie narzekam. 17. Moje negatywne myśli nie przyćmiewają mnie. 18. Odczuwam uczucie wdzięczności. 19. Czuję więź łączącą mnie z czymś większym niż ja sam. 20. Mam w życiu cel, który mnie inspiruje. Punktacja. Od 80 do 100 punktów w bardzo dużym stopniu jesteś szczęśliwy bez powodu. Od 60 do 79 punktów jesteś w stosunkowo dużym stopniu szczęśliwy bez powodu. Od 40 do 59 punktów. Czasem bywasz szczęśliwy bez powodu. Poniżej 40 punktów rzadko bywasz szczęśliwy bez powodu. Niezależnie od tego, jaki wynik uzyskałeś, zawsze możesz postarać się zwiększyć swój poziom szczęścia bez powodu. Jak już pisałam wcześniej, nie ma znaczenia, w jakim miejscu rozpoczniesz. Ważne jest tylko to, żebyś zaczął działać. Gdy skończysz czytać tę książkę i zaczniesz wprowadzać w życie Siedem Kroków i Szczęśliwe Nawyki, ponownie przeprowadź ten kwestionariusz. Regularne badanie za pomocą kwestionariusza pozwoli Ci monitorować Twoje postępy. Szczęście bez powodu. Twój naturalny stan. Szczęście bez powodu to coś więcej niż zgrabna koncepcja. Jak wyjaśnię w kolejnych rozdziałach, jest to konkretny, mierzalny stan fizjologiczny, charakteryzujący się określoną aktywnością mózgu, rytmem serca i chemią organizmu. Naukowcy twierdzą, że każdemu subiektywnemu uczuciu, którego doświadczamy, odpowiada określony stan funkcjonowania naszego organizmu. Ludzie, którzy są szczęśliwi bez powodu, charakteryzują się zazwyczaj zwiększoną aktywnością w korze przedczołowej po lewej stronie, mają regularny rytm serca i wyższy poziom neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i uczucie szczęścia oksytocyny, serotoniny, dopaminy i endorfiny. Mimo, że współczesna nauka pozwala nam przyjrzeć się fizjologii stanu szczęścia bez powodu, to jednak już wcześniej ten stan omawiany był we wszystkich tradycjach duchowych i religijnych w historii świata. To pojęcie jest uniwersalne. W buddyzmie nazywa się stanem bezprzedmiotowej radości. W chrześcijaństwie wewnętrznym królestwem niebieskim, a w judaizmie ashrei, wewnętrznym uczuciem pełni i zdrowia. W islamie mówi się o falach. Szczęściu i dobrostanie. W hinduizmie o anandzie lub czystym błogosławieństwie. Niektóre tradycje odwołują się do tego pojęcia jako stanu oświecenia lub przebudzenia. Zauważyłam, że koncepcja ta uznawana jest na całym świecie. Gdziekolwiek bym pojechała, ludzie, słysząc pojęcie szczęścia, bez powodu czują, że głęboko ono porusza struny w ich duszy. Wydaje się, że wszyscy mamy intuicyjną wiedzę iż istotą naszego istnienia jest szczęście.